Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejne pytania i odpowiedzi. Zapraszam. Pytanie od użytkownika Konrad Iwan. Ostatnio ksiądz nagrał filmik z poradami dotyczącymi NOM. Co ksiądz myśli o chodzeniu na boską liturgię? Oczywiście sprawowano w jedności z Rzymem, na przykład w kościołach grekokatolików, jeśli jest ona w naszej okolicy jedyną alternatywą dla NOM. Jak najbardziej polecam taką formę spełniania swojego obowiązku niedzielnego, czy też w ogóle po prostu uczestnictwa w mszy świętej. Jeśli chodzi o unitów, o kapłanów obrządku wschodniego w jedności z Kościołem, to jak najbardziej w ich mszy świętej można, należy uczestniczyć. Pytanie od użytkownika Skoczek 231. Laudetur Jezus Chrystus. Trzy pytania. Co to jest modlitwa wewnętrzna? Modlitwa wewnętrzna jest to, można powiedzieć, królowa wszystkich modlitw. Modlitwa, która polega na wzniesieniu naszego ducha do Pana Boga bez użycia jakichś konkretnych formuł modlitewnych. Znaczy, może ona się posługiwać formułą modlitewną, natomiast co do zasady chodzi o to, że staramy się zjednoczyć z Panem Bogiem. Można tutaj przytoczyć chociażby metodę modlitwy świętego Ignacego. Jest takich metod modlitwy wewnętrznej wiele. Zasadniczo chodzi o to, żeby stawić się w Bożej obecności, przypomnieć sobie o Panu Bogu, który czy to jest w nas, czy to Bogu, który jest wszechobecny, czy to o Panu Bogu obecnym w Najświętszym Sakramentem, jeśli jesteśmy w Najświętszym Sakramencie, jeśli jesteśmy obecni w Kościele. Stawić się w Jego obecności, uświadomić sobie, że stoimy przed Bożym Majestatem. Później można rozważać jakąś rzeczywistość, scenę z Ewangelii, wyobrazić ją sobie, czy też przypomnieć sobie jakąś prawdę naszej wiary. Bóg właśnie na przykład obecny w Najświętszym Sakramencie jako pokarm dla nas. Dziękczynienie Panu Bogu za to rozważanie, jak bardzo On się nam oddał, jak bardzo On się dla nas poświęca i tak dalej, i tak dalej. Jakby stawiamy się w Bożej obecności, rozważamy jakąś rzeczywistość naszej wiary, czy to scenę z Ewangelii, czy prawdę wiary i na koniec staramy się rozmawiać z Panem Bogiem, podziękować Mu za to, co dla nas uczynił, przeprosić za nasze grzechy, prosić o jakieś łaski i tak dalej, i tak dalej. Jest to królowa wszystkich modlitw i bez wątpienia również będą jeszcze materiały na tym naszym kanale poświęcone temu zagadnieniu. Pytanie drugie. Jak się ma zachować katolik przywiązany do tradycji katolickiej, który przez innych katolików oskarżany jest o to, że jest poza kościołem oraz bywa wyśmiewany przez bliskich za przywiązanie do mszy trydenckiej? Zasadniczo znosić prześladowania w cierpliwości, starać się robić dobre wrażenie, czyli swoim przykładem dawać świadectwo tego, że katolicyzm działa, że tradycja katolicka działa, to znaczy, że ona uświęca. A do tego potrzebne jest, żeby faktycznie pozwolić się uświęcić, żeby faktycznie walczyć ze swoimi wadami, żeby faktycznie wypracowywać cnoty, żeby faktycznie być katolikiem, starać się walczyć o to, żeby być wzorowym katolikiem. Oczywiście jest to pewne wyzwanie, natomiast jest to wyzwanie, przed którym tak czy siak każdy z nas musi stanąć. Na pewno nie pomaga tutaj próba jakiegoś nerwowego tłumaczenia, kłócenia się i tak dalej. Tutaj raczej trzeba zawsze zachować spokój i przede wszystkim przez swój dobry przykład, przez modlitwę innych wspierać. Pytanie od użytkownika Edyta Stanisławowska. Jak Kościół katolicki odnosi się do sportów ekstremalnych, na przykład wspinaczka wysokogórska? A więc jest to kwestia pewnej roztropności. Nie ma takich sportów, które byłyby z góry zakazane albo z góry polecane. Po prostu kwestia roztropności, to znaczy oczywiście nie można się w sposób nierozsądny narażać swojego życia czy też swojego zdrowia. Nie wolno narażać w sposób nierozsądny. I w zasadzie tyle. I później oczywiście trzeba tą zasadę stosować do konkretnych okoliczności, tak żeby po prostu ten sport nie był jakimś przesadny, nie był związany powiedzmy z przesadnym ryzykiem. Pytanie od użytkownika Maksym Trybuła.
Skoro bractwo odradza udział w Novus Ordo, to jakie stanowisko jest bractwa na temat spowiedzi w kościele lub u kapłana, który tylko taką mszę odprawia? A więc, oczywiście w sytuacji jakiejś konieczności, kiedy nie ma wyjścia, najważniejsza jest po prostu spowiedź i jeśli trzeba oczyścić się z grzechu, to po prostu trzeba oczyścić się z grzechu i tutaj nie ma podstaw, żeby twierdzić, że spowiedź u kapłana odprawiającego nową mszę jest nieważna, czy też jest niegodna. Nie ma podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast jeśli chodzi o takie stałe duszpasterstwo, tak, jeśli regularnie się spowiadamy, to trzeba zwrócić na to uwagę, jaką ten kapłan przeszedł formację. Bo może się okazać, że kapłan, który przeszedł formację w nowoczesnych, współczesnych seminariach, wprowadzi w jakiś sposób w błąd. To naprawdę jest taka historia opowiadana często przez naszego księdza przeora, gdzie on faktycznie zna człowieka, który opowiadał właśnie o tym, że ksiądz no, wprowadził bardzo poważnie w błąd właśnie w sakramencie pokuty, gdzie życie w niesakramentalnym związku, w nie zachowując czystości, powiedział ten kapłan, powiedział, że no, skoro wy się kochacie, to wszystko jest w porządku. Czyli ewidentnie udzielił pouczenia, które nie było zgodne z katolicką nauką. I bez wątpienia takie rzeczy się zdarzają. I tutaj na pewno, jeśli chodzi o takie regularne duszpasterstwo, to jak najbardziej katolik powinien szukać takiego kapłana, co do którego ma ten katolik moralną pewność, że odebrał on dobrą katolicką formację, że zna on teologię moralną. To naprawdę ma ogromne znaczenie. To znaczy taki przykład, który przytoczyłem, no to jest dosyć czytelne, ale jest mnóstwo rzeczy, których zwykły wierny może nie odróżnić, może nie wyhaczyć, a będzie tam jakiś błąd, zła rada. I oczywiście przede wszystkim winę zaciąga sam kapłan, który udziela złej porady. No ale my wierni poprzez nieostrożność w doborze spowiednika też tutaj mogą dopuścić się pewnego niedopatrzenia. Pytanie od użytkownika lotnisko Białystok, port lotniczy imienia Jana Rodo. A ja mam takie techniczne pytanie. Jak długo konsekrowana hostia, ta, która jest wystawiana w monstrancji podczas adoracji, może być używana? Tydzień, miesiąc? Z fizycznego punktu widzenia jest to chleb, który podobnie jak inna materia organiczna ulega degradacji i rozkładowi. Dopuszczenie do zepsucia hostii byłoby ogromnym grzechem przeciwko obecności Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Z drugiej strony nigdy nie widziałem, by kapłan spożywał hostię, która jest trzymana w puszce w tabernakulum. A więc w tradycyjnym rycie hostia nie jest trzymana w puszce, jest trzymana w kustodii, jest to osobne naczynko w Melchizedeku, który jest w kustodii i ta hostia jak najbardziej przeważnie jest z nią tak, że jest ona łamana i później udzielana po prostu jak każda inna hostia wiernym, to znaczy nie jest jakoś osobno spożywana przez kapłana. Zwykle właśnie zaleca się, żeby taka hostia nie leżała w tabernakulum dłużej niż miesiąc. Właśnie faktycznie jak najbardziej przypadłości pozostają przypadłościami chleba, a więc wszystkie procesy zachodzą normalnie i taka hostia może się zepsuć i wtedy faktycznie przestałoby istnieć tam, przestałaby istnieć rzeczywista obecność Pana Jezusa, bo gdy przemija postać chleba, przemija również rzeczywista obecność i bez wątpienia byłoby to straszliwe zaniedbanie ze strony kapłana, gdyby pozwolił na zepsucie się hostii w tabernakulum. Czy skoro chodzę na mszę Novus Ordo, to czy jestem księdza zdaniem innowiercą? Oczywiście nie i myślę, że tutaj to pytanie jest dosyć istotne. W różnych odcieniach pojawia się ono dosyć często. A więc postaram się tutaj jako taką jasną sprawę przedstawić i rozwiać jakieś wątpliwości w tej materii. Gdy mówię, że nowy rytm mszy świętej jest zły, to mam na myśli, że jest obarczony poważnymi brakami. Winę
za to ponoszą hierarchowie kościelni. Ponosi hierarchia kościelna ci, którzy ten ryt tworzyli, którzy ten ryt zaakceptowali. To jest przede wszystkim, tak, tam mamy fundamentalną, podstawową winę. Natomiast oczywiście teraz ten ryt, który został zaakceptowany, oczywiście, że cały Kościół, który po prostu przyjął ten ryt, wierni, którzy po prostu spełniają swój obowiązek niedzielny, oczywiście, tak jak już wielokrotnie mówiłem, mogą być dobrzy, pobożni katolicy. To nie ulega żadnej wątpliwości, a więc nie są innowiercami osoby, które uczestniczą w nowym rycie mszy świętej. Mogą być dobrymi, pobożnymi katolikami. Ale nie zmienia to faktu, że ten ryt jest wybrakowany. I być może właśnie taki dobry, pobożny katolik nawet nie zauważy, żeby ten ryt przekazywał coś niewłaściwego, no ale właśnie długodystansowo działa on, źle formuje naszą wiarę. I to jest kwestia pewnej statystyki, to znaczy widać, jak to działa, jak ta liturgia działa, to znaczy maleje wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, drastycznie spada od momentu wprowadzenia nowego rytu mszy świętej. Jeśli chodzi o szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, oczywiście, no to jedno idzie za drugim. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, na Zachodzie widać to bardzo drastycznie, w Polsce również widać to ostatnimi czasy już bardzo wyraźnie. Czyli ryt jako taki jest zły, to znaczy ma bardzo poważne braki, trzeba go jak najszybciej zmienić. Nie zmienia to faktu, że oczywiście jest mnóstwo dobrych wiernych, którzy po prostu chodzą na nową mszę, bo chcą spełnić swój obowiązek niedzielny, bo nie wiedzą, jak się rzeczy mają. Oczywiście. Natomiast moim zadaniem jak najbardziej jest wskazywać na ten bardzo poważny problem i tutaj należy sobie zadać pytanie, w jaki sposób mamy dążyć do tego, żeby liturgię Kościoła naprawić, żeby znowu uczynić ją naprawdę prawowierną, żeby ona naprawdę kształtowała dobrze wiarę katolików. No i ja czuję się w obowiązku mówić o tym, że ten ryt jest wybrakowany i czuję się w obowiązku mówić, że ja nie chcę mieć z tym rytem nic wspólnego. Właśnie dlatego, że jest wybrakowany, że zniszczy z czasem wiarę wiernych. Dlatego zachęcam do tego również wiernych, żeby nie brali udziału w tym nowym rycie, żeby wyrazili ten swój sprzeciw wobec tego nowego rytu. Mam nadzieję, że to jest czytelne. Oczywiście, że jest mnóstwo dobrych wiernych, którzy chodzą na nową mszę, po prostu z rozpędu, po prostu podążając naturalnie, robiąc to, co dobry katolik powinien robić, czyli chodzi na mszę świętą. Natomiast wiedząc, jakie skutki przynosi ten nowy ryt, wiedząc, że jest on wybrakowany, katolik powinien się od niego zdystansować i powinien walczyć o wprowadzenie naprawdę katolickiego rytu w Kościele. Pytanie od użytkownika Jan Górak. Jaka jest relacja zakresowa Kościoła do tak zwanego Kościoła Nowego Adwentu? Czy to drugie jest tylko pewnym skrótem myślowym? Określenie Kościół Nowego Adwentu zostało po raz pierwszy użyte przez Jana Pawła II w encyklice Redemptor Hominis. I faktycznie w jakiś sposób gdzieś tam się przyjęło w tych kręgach tradycyjnych, aby określać, jako określenie mające objąć, powiedzmy, że tą zreformowaną, modernistyczną część Kościoła. To znaczy mamy Kościół katolicki, to jest widzialna społeczność, papież, hierarchia kościelna, wierni, jednocześnie z całą tą nadprzyrodzoną rzeczywistością. I Kościół Nowego Adwentu jako wszystko to, co gdzieś tam pasożytuje na Kościele katolickim. Ta część hierarchii, która nie jest katolicka, ta część wiernych, która jest już modernistyczna, ta część teologów, która jest już modernistyczna, tak określiłbym ten zakres tego Kościoła Nowego Adwentu, choć oczywiście nie jest to jakieś sprecyzowane pojęcie, pewnie może być użyte różnie. Ja bym określił to w ten sposób, czyli ta część modernistyczna, pasożytująca na Kościele katolickim Kościół Nowego Adwentu. Pytanie od użytkownika Michał. Szczęść Boże, proszę księdza. Jak wygląda sprawa postu ilościowego, a chorowaniem na cukrzycę? Zdarza się tak, że chorej osobie opadnie cukier, musi zjeść coś słodkiego. Czy taki posiłek jest uwzględniany w liczbie posiłków na dany dzień? Czy jest uznawany bardziej jako lekarstwo? Czy można w takich wypadkach podjąć inne wyrzeczenie niezwiązane z posiłkami?
Kwestia pewnej roztropności, bez wątpienia, jeśli trzeba po prostu coś zjeść ze względów zdrowotnych, to jest to wystarczające usprawiedliwienie, żeby nie zachować dokładnie przepisów postu. Jak najbardziej jest to słuszne, żeby wtedy próbować poprzez jakieś umartwienie jakby uzupełnić te braki. Natomiast tak jak wspomniałem, kwestia pewnej roztropności, można to potraktować wtedy zjedzenie czegoś słodkiego jako lekarstwo, bez wątpienia. Byłoby to również moim zdaniem w miarę roztropne rozwiązanie. Czy istnieje coś takiego jak nerwica religijna, uczucie, że choć rozum podpowiada, że postępuje się dobrze, to gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl, że na pewno grzeszę, obrażam Boga i tak dalej. Przez to dana osoba jest cały czas zestresowana. Bardzo często chodzi do spowiedzi, pojawia się nadmierna skrupulatność z obawy przed wiecznym potępieniem. Czy to normalny stan, czy powinno się temu jakoś przeciwdziałać? Nie, to nie jest normalny stan, powinno się temu przeciwdziałać. Jak najbardziej takie zjawisko istnieje. W zasadzie jest to dokładnie opis tego, co nazywamy skrupułami, czyli przesadny strach przed tym, że mógłbym zrobić coś niewłaściwego. Na poziomie zwykle pojawia się właśnie na poziomie uczuciowym, pojawia się nagle strach, a może tutaj zrobiłem coś nie tak, może tutaj jeszcze i tak dalej. Wtedy oczywiście należy radzić się spowiednika, gdy spowiednik mówi, słuchaj, masz problemy ze skrupułami, uważaj na to, nie ulegaj takim myślom, staraj się dobrze spełniać swoje obowiązki, tylko wtedy, kiedy ewidentnie jesteś pewny, że popełniłeś grzech ciężki, tylko wtedy faktycznie jest takie ryzyko, przychodź wtedy do spowiedzi. Taki skrupulant faktycznie może być przerażony tym, co się dzieje i nad tymi uczuciami należy próbować zapanować. Jest to zjawisko dosyć popularne, to znaczy dosyć powszechne, może nie popularne, dosyć powszechne i dosyć niebezpieczne. Także zawsze taki człowiek, który ma problemy ze skrupułami, powinien spowiadać się, to znaczy powinien spowiednikowi powiedzieć o tym, że ma taki problem i powinien ten spowiednik go poprowadzić w ten sposób, żeby porzucił ten niepokój i w spokoju sumienia mógł Panu Bogu służyć. Pytanie trzecie. Czy cierpienia ziemskie za życia, na przykład ciężka choroba, mogą się zaliczać na poczet cierpień w czyśćcu po śmierci? Mogą się zaliczać, jeśli są dobrze znoszone, to znaczy z oddaniem znoszone, z oddaniem ze względu na miłość Pana Jezusa, w stanie łaski uświęcającej, jeśli te cierpienia są w ten sposób znoszone, jak najbardziej. Tyle na dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.